Co tu się dzisiaj dzieje? Dzisiaj robimy grządkę permakulturową w ramach projektu z mikrograntów Łódzkie na Plus. I jest to projekt Permakultura, warsztaty z ekoperspektywą. Grządką na wiosnę będą opiekowały się głównie dzieci, ale jeżeli coś wyrośnie, a mamy taką nadzieję, że wyrośnie, to będziemy się dzielić z tym naddatkiem, z wszystkimi, zgodnie z filozofią permakultury. No właśnie, ale jaki był zamysł zorganizowania tych warsztatów? Zaczęło się wszystko od hoteliku dla pszczół. Razem z dziećmi założyliśmy hotelik dla pszczół, ale muszą być rośliny miododajne. Zasadziliśmy kwiaty i permakultura jest jak gdyby pięknym uzupełnieniem tego hoteliku, uczeniem też dzieci, w jaki sposób można hodować rośliny, zdrowe rośliny, piękne i dorodne, bez grama chemii i bardzo prostymi metodami. Myśląc o projekcie, myśleliśmy o grupie 20-30 osób, a jest ich więcej. Są też dzieci, co nas bardzo dodatkowo cieszy i wszyscy razem po prostu pracujemy. To jest coś nowego. Nie każdy wiedział, co to jest ta permakultura. Myślę, że jedni przyszli z ciekawości, żeby się dowiedzieć, a inni, którzy już robią małe kroczki, żeby pogłębić swoją wiedzę na ten temat. Bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo jestem zadowolona. Nauczyłam się, jak przygotować taką grządkę permakulturową. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie gdzieś mi się uda kawałek ziemi zagospodarować i wykonać taką grządkę na własne potrzeby. Dlaczego warto uprawiać w taki sposób właśnie warzywa? A dlatego, że jest to zdrowe? Dlatego, że unikamy kupowania produktów w sklepach, które są pełne chemii, pestycydów, a poza tym pani Kasia, która od 2 lat już stosuje grządki, pokazała mi zdjęcia ze swoich grządek. Wspaniałe plony, wspaniała sprawa. Trzeba próbować. Co to jest permakultura? No to nie można tego zawężyć do jednej grządki permakulturowej. To jest jakiś promil. Permakultura to jest w ogóle takie filozoficzne podejście do życia. Życia opartego na zgodzie z naturą, naśladującego jej prawa. Ma 3 takie zasady. Troska o ziemię, troska o ludzi, sprawiedliwy podział. A no właśnie, a jak to się sprawdza w życiu? No super się sprawdza, ponieważ nie stosujemy chemii, czyli dbamy o planetę. Wykorzystujemy to, co ona daje, wszystkie materiały organiczne, które daje. Dbamy o ludzi, chcemy, żeby byli zdrowi, nie, żeby nie było, nie karmili się chemizowanym jedzeniem, prawda? Wracamy do natury generalnie i dzielimy się wiedzą. My spotkaliśmy się tutaj wszyscy ze społecznością dzieszulicką, co to jest właśnie ten trzeci filar. Spotykać się, razem pracować. A jak powstał pomysł? Skąd się to wzięło, że państwo się tym zarazili? No to jest bardzo ciekawe, dlatego że my działamy już tam w Lawendowej Barcie Polacy 15 lat. I tak naprawdę przez 10 lat próbując uzyskać jakieś plony z tej ziemi, to w ogóle nam nie wychodziło. To przekopywanie ziemi to jest po prostu beznadziejna sprawa. I w pewnym momencie usłyszeliśmy to hasło permakultura. Wgłębiliśmy się bardzo w literaturę. Pojechaliśmy do góru, do Austrii, na stoki Alp. Zobaczyliśmy, jak tam to działa. I okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. I to nie można zrobić tego na hektarze. To trzeba zrobić od małej działeczki, obserwować ją, grządki jednej, drugiej, co pół roku nowe. To działa. Proszę przyjechać do nas, zobaczyć, jak kwitnie nasz ogród. Jak długo trzeba czekać na efekty takiego właśnie ekologicznego ogródka? Niedługo. Kilka miesięcy. Najlepiej zrobić tą pierwszą sobie grządkę właśnie na jesień, poczekać, kiedy nie pracuje się w polu, tak naprawdę ziemia odpoczywa, ona troszeczkę się tam poprzegryza i już można sadzić pierwsze plony, pierwsze siać, warzywka, owoce, kwiatki sadzić. Kiedy? Kwiecień? Kwiecień, maj? Troszkę marcu, bo pietruszka wcześniej.